Marzenia też się spełniają. Przekonał się o tym sztangista z Zalesia, pan Franciszek Szabluk, któremu udało się wyjechać do Atlanty na Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Chociaż dyscyplina jest niekonwencjonalna, bo nie zaliczana do olimpijskich, to jednak bardzo popularna. Na plaży w Miami, na Florydzie, prawda, wszyscy mają klaty, mają bicepsy, mają łapę, więc to jest u nich bardzo popularne. A w tej federacji jesteśmy od 7 lat w Polsce. No i po raz pierwszy w Stanach były Mistrzostwa Świata. Wiadomo, Mistrzostwa Świata się odbywają co roku, ale to w Europie nas jest więcej krajów. I tam było po raz pierwszy w tej federacji. I jako pierwsi Polacy myśmy tam pojechali. Ja jedyny z Zalesia i trzech chłopaków ze Śląska. To są sami mistrzowie Europy, świata i tam nas zaproszono. Dostaliśmy wizy i to było takie marzenie, które się spełniło. Marzenia się jednak spełniają. To marzenie miałem od 30 lat, ponad startuję w tej dyscyplinie. I udało się polecieć do Stanów Zjednoczonych, do których starałem się dwa razy o wizę, nie dostaliśmy po prostu. Teraz jest jakoś chyba luźniej, dostaliśmy, uwierzono, że my jedziemy na zawody, prawda, a nie po prostu dopracować i tak dalej. Nie? I udało się, no po prostu miałem taki stres, startuję od 35 lat. Takiego stresu jeszcze nie miałem przedstartowego, dlatego że to jest marzenie, daleko, tyle tysięcy kilometrów, strefa czasowa inna. Władze, które wspierają mnie tutaj, prawda, na terenie, czyli gminne władze Starostwa Powiatowego Białej Podlaskiej oraz sponsorzy, no wszyscy czekali na ten sukces. Marzyłem o brązowym medalu i zacząłem bardzo niskim na moim poziomie, bo gdyż mój rekord wynosi 215 kg w wyciskaniu sztangi leżąc. Zacząłem od 190, zacząłem pięknie, następnie 200 cudownie i pokusiłem się w trzecim podejściu na rekord świata w kategorii Masters za 220,5 kg. Wycisnąłem, ale błąd techniczny. Przykładowo dla kibiców, bo wszyscy Małysza kochamy, my go znamy, prawda, skoku dany najdłuższy, ale podparty, no i po prostu jest siódmy, dziewiąty, coś w tym stylu, a tutaj się nie zalicza, nie? Miałbym jeszcze rekord świata, dodatkową satysfakcję, mając 55 lat. To akurat też zadaje, może niektórym oddaje odpowiedź, nie zadaje. Oni zadają pytania, jak można długo trenować, jak można potem, co będziesz robił. Ja mówię, nie no, sorry, ja mam 55 lat, jestem jeszcze dobry, wygrywam jeszcze z młodymi po prostu, niejednokrotnie i to jest to, poświadczenie, że jeżeli ktoś trenuje normalnie, czyli spokojnie, bez odżywek ewentualnych, tych tak jak popularnie się mówi, nazywa po prostu, to jest nieprawdą. Bo gdy ktoś oczywiście przedawkuje w każdej dziedzinie, prawda, czy to będą, dobra, papierosy, czy jakieś inne używki i tak dalej, to po prostu jest nikim, jest wrakiem. A ja po prostu, no jak to widać, prawda, nawet na wizji i wyniki o tym świadczą, że jestem normalnie zbudowany, dobrze odżywiony i się świetnie czuję. Franciszek Szabluk od 3 lat organizuje w Zalesiu Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, które cieszą się coraz większą popularnością. W tegorocznych zawodach wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, a już na przyszły rok ich liczba ma być jeszcze większa.